gdyby konstruktorom tych umocnień bardziej zależało na zabezpieczeniu przed zimnem niż przed bombami, na pewno stosowaliby piankę poliuretanową. Szanowni Państwo, chcieliśmy Państwu pokazać i porównać własności termoizolacyjne dwóch materiałów, pianki poliuretanowej i betonu. Szukaliśmy miejsca, wybraliśmy chyba najlepiej. Gierusz, kwatera Hitlera, Wilczy Szaniec. Potężne mury, potężne bloki betonu. Ten fragment mierzy sobie około 380 cm. 380 cm. Przy lampdzie rzędu 1,7 to jest ekwiwalent, drodzy Państwo, naszego materiału na poziomie 5 cm. Kolejny rodzaj budownictwa, kolejny materiał, drewno, dom z Bali. Wybraliśmy dom niezwykły, dom sybiraka. Dom przywieziony z dalekiej Syberii, 8000 km. Tak skonstruowany dom z drewnianych bali o średniej grubości około 25 cm przy lampdzie równej 0,16 jest to dokładnie ekwiwalent niecałych 4 cm termana. Kolejne ciekawe miejsce. Fragment polskiej budowlanej siermiężnej rzeczywistości lat 60. i 70. Gdańskie falowce. Drodzy Państwo, normatyw, jaki był tutaj stosowany, jeśli chodzi o przegrody budowlane zewnętrzne, to jest 1,16. Chciałbym Państwu pokazać, jaki to jest ekwiwalent pianki poliuretanowej, ale tego się nie da zrobić. Nie produkujemy. To jest zaledwie 2 cm. Drodzy Państwo, postanowiliśmy pokazać Państwu w zarysie historycznym, jak to drzewiej bywało, jeśli chodzi o ochronę termiczną. Bardzo dobrym porównaniem wydaje mi się ekwiwalent naszego materiału. Chciałem dodać tylko, że współcześnie ten ekwiwalent jest minimum 10 cm, ale to jest temat na zupełnie inne opowiadanie.